etymologia słowa zabytek. Źródłosłowem słowa zabytek jest staropolskie słowo zabyty, czyli zapomniany. W związku z tym słowo zabytek kojarzone jest z czymś pochodzącym z dawnych czasów, odnoszącym się do czegoś dawnego. Słownikowa definicja słowa zabytek. Rzecz pochodząca z minionych epok, mająca dużą wartość historyczną i naukową. Ustawowa definicja słowa zabytek. Nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Ad 1. Nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły. Zabytki nieruchome to przede wszystkim nieruchomości, np. kamienica, pałac czy zamek. Ich części, np. klatka schodowa, salon lub zespoły, np. osiedle, kamienica frontowa z oficynami w podwórzu. Zabytki ruchome to rzeczy ruchome, np. obraz, samochód, instrument muzyczny. Ich części, np. rama obrazu, silnik samochodu, klawisze fortepianu lub zespoły rzeczy ruchomych, np. kolekcje przedmiotów, zbiory ksiąg. Zabytki archeologiczne. Specyficzny typ zabytku, w którym mieszczą się zarówno zabytki nieruchome, np. stanowiska archeologiczne, jak też zabytki ruchome, artefakty, ruchome relikty archeologiczne. Ad 2. Będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością. Ustawa. Ustawodawca zwraca uwagę, że zabytek musi należeć do świata kultury, będącego dziełem człowieka lub związanego z jego działalnością. Nie może być to więc wytwór przyrody, który wliczamy do świata natury. Ad 3. Stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia. Jest to niedookreślony zwrot językowy, który jest konkretyzowany najczęściej w procesie stosowania prawa, to jest w decyzji administracyjnej o wpisie obiektu do rejestru zabytków. W doktrynie przyjęta jest zasada, iż terminem tym określa się okres obejmujący pewne stadium procesu dziejowego związane z panowaniem określonych stosunków politycznych, gospodarczych, społecznych lub kulturalnych. Przyjmując takie stanowisko, mamy możliwość uznania za zabytek obiekty powstałe do okresu socrealizmu włącznie. Ad 4. Których zachowanie leży w interesie społecznym. Ten fragment definicji również zawiera nieostre pojęcie wartości. Na zrozumienie, iż musi to być wartość szczególna, ponadprzeciętna, wyjątkowa, wskazuje konieczność przedłożenia interesu społecznego nad prawnie równorzędny interes strony. W każdym przypadku należy więc indywidualnie określić, o jaki konkretnie interes społeczny chodzi i dlaczego ma on być ważniejszy od interesu jednostki. Ad 5 ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. W procesie uznawania rzeczy za zabytek konieczne jest odwołanie się do wartości historycznej, rozumianej jako autentyczność substancji, funkcji i formy. Każda rzecz wytworzona przez człowieka tworzy element łańcucha rozwojowego dziejów i historii. Dany obiekt może być związany z ważnym wydarzeniem czy też postacią, w tym znanym architektem czy budowniczym. Artystycznej, w przeciwieństwie do wartości historycznej, jest to subiektywne kryterium odwołujące się do estetyki i odbioru piękna danego dzieła. To na przykład bogactwo form, wartości stylowe, etc. Naukowej, rozumianej jako wartość naukowo-dydaktyczna. Obiekt może być przedmiotem badań naukowych, np. ze względu na zastosowaną technologię, lub może mieć szczególne rozwiązania techniczne. Zgodnie z artykułem 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku, muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturowego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym. Informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwienie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Zgodnie z artykułem 2, muzeum realizuje cele określone w artykule 1, w szczególności poprzez gromadzenie zbiorów w zakresie określonym statutowo, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
zabezpieczenie i konserwację zbiorów oraz w miarę możliwości zabezpieczenie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody. Urządzanie wystaw stałych i czasowych, organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych, prowadzenie działalności edukacyjnej, popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Można więc przyjąć, iż muzeum realizuje dwie podstawowe funkcje. Ochronną poprzez gromadzenie zbiorów, ich katalogowanie i naukowe opracowywanie, przechowywanie w odpowiednich warunkach oraz zabezpieczenie i konserwację. Oraz upowszechniającą poprzez urządzanie wystaw, zapewnienie odpowiednich warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów, prowadzenie działalności edukacyjnej i wspierającej działalność artystyczną i kulturalną.